Dobry wieczór, a właściwie dzień dobry, bo jest już późno, w sensie za 15:02. A ja dopiero wstałem. Przepraszam za późną porę, to będzie w takim razie wieczorny dzień dobry, a właściwie nocny dzień dobry dla was, bo ja mam jutro, czyli właściwie dzisiaj, czyli w poniedziałek, mam dzień wolny, wreszcie, kurwa, po 9 dniach, ale już mam zaplanowane tyle działań i rzeczy, ale najpierw się wyśpimy z Hiltonem. No nam się należy. Znaczy, ten tak śpi cały dzień, wiecie. Ten jest Hilton, ten jest na psiej emeryturze. I on sobie po prostu śpi, ja wychodzę do pracy, on sobie śpi, tak mu dobrze. I czasami powiem wam, zwłaszcza jak mam, jak otwieram sklep rano, czyli jadę, wychodzę z domu po 6:00, zwłaszcza teraz na jesieni, no to ja mu bardzo zazdroszczę. Wychodzę z nim rano na siku kupa, wracamy z tego spacerku, a on tak się pięknie przeciąga, idzie do kuchni, ja mu daję jedzonko, wodę świeżą mu daję do miseczki, on potem wychodzę do pracy i tak mu jeszcze macham, a on sobie siedzi na moim łóżku w sypialni, macha ogonkiem z takim przygotowaniem i w oczach jest, no a ja się teraz położę. Gdybym go tak nie kochał, to będzie ty chuju ty. No ale, no psie życie, nie ktoś powie pieskie życie, co? Patrzcie go. No, a ja wstałem właśnie, czemu wstałem dopiero teraz? Bo poszedłem spać zaraz, czy wróciłem z pracy, wyprowadziłem Hiltona, bo musiałem. Widzicie? Teraz wam coś powiem. Ktoś tam ostatnio kontestował moje narzekanie na temat zmiany czasu. Tego z letniego na zimowy, zimowego na letni. Teraz wam pokażę, jaki to jest kurwa pierdolec. Hilton jest przyzwyczajony do tego, że na spacery chodzimy po godzinie 10:00. A dzisiaj, dzień po zmianie czasu, bo ja się już sugeruję nowym czasem i zegarkiem, zacząłem ogarniać sobie pewne rzeczy, typu właśnie przygotowanie do słynnej pizzy, którą mam upiec. Zacząłem robić pranie i tak dalej. O godzinie 9:30, 21:30, czyli poprzedniej 22:30, pies się zeszczał w kuchni, bo już nie mógł wytrzymać. Bo jego zegar biologiczny nie odnotował zmiany czasu. Jeszcze mi ktoś powie, że to jest normalne. Zmiana czasu jest popierdolona i destrukcyjna, tyle wam powiem. I źle wpływa na ludzki organizm i na zwierzęcy organizm. I w ogóle jest popierdolona, bo co z tego, że mamy, że teraz, nie wiem, ja dzisiaj jechałem rano do pracy, to była niby 8:00, ale była 9:00, czyli już było jaśniej, ale wychodziłem z pracy, zamykałem sklep, to było ciemno jak w dupie, już była noc. A jeszcze 2 dni temu było jasno. Prawda, Hiltonku? No. Hilton ćwi teraz na mojej bluzie. W ogóle lubi spać na moich rzeczach. Potem pachnę pieskiem w pracy. No bo mi to przypomina jego zapach. On wie, że on musi się nazapachować na moich rzeczach, to ja mam jego zapach, a on ma mój. Nie patrzcie na mnie dziwnie. Wstałem niedawno. Wstałem całkiem niedawno, bo tak. No, jeszcze z kolegą porozmawiałem przez telefon. Tak, no i właśnie, muszę, bo nastawiłem sobie, w sensie, zaprawiłem sobie ciasto na pizzę i muszę ją dzisiaj upiec. Jak zostawię to ciasto do jutra, to się spierdoli. Więc będę piekł ciasto o 3:00 w nocy, pizzę w sensie. Ktoś tam kontestował, który z was to był? Ja zaraz zrobię. Wojtek Kyky, to ty znowu. Kto kurwa je pizzę z ananasem? Jakuboski. A? I oliwki do tego są. I pieczarki. A? A oliwki 2 kolory, czarny i zielony, żeby nie było za monotonnie. Lubię pizzę z ananasem, to jest moja ulubiona pizza. Taką klasykę to najbardziej lubię właśnie, gdzie jest ananas, ser i szynka i tylko to. I oregano, dużo. Oregano dużo. A teraz będę robić 3 pizze, bo tego ciasta mi wyjdzie trochę. Na jednej pizzy robię eksperyment w ogóle. Zamiast sosu, bo zawsze też, na czym robię sos, oprócz tego, że robię swój sos na bazę pizzową, w sensie, że na ciasto. Przecież pomidorowy mieszam z kilkoma łyżeczkami oliwy z oliwek, dodaję rozgnieciony czosnek, bardzo drobno posiekaną cebulę, oregano, pieprz i sól. Tak, i to mieszam wszystko i z tego robię sos właśnie, którym smaruję ciasto, potem dopiero nakładam dodatki. A na jedną pizzę, ponieważ zostaje mi cacyki, czyli ogórek potarty z jogurtem, z przyprawami i tak dalej, i na tą jedną pizzę chcę właśnie cacyki rozsmarować, bo została, już nie ma ich szczególnie z czym zjeść, bo nie ma kotletów ani takich rzeczy. Zobaczymy, jak to będzie smakowało. Pizza ogórkowa, co?
Fajnie w radiu grają w ogóle. No, takie lata 90, 80, lubię. Będę ziewał, będę kaszlał. Będę kaszlał, bo wiecie, jak się zimno zrobiło w Birminghamie? Się nie uwierzyli. W południe było około 17 stopni. Bo na tyle ciepło, że jak wychodziłem na zewnątrz na papierosa w pracy, to wychodziłem w samej koszuli z krótkim rękawem. Oczywiście pod krawatem. Jak zamykałem sklep i szedłem na przystanek, to myślałem, że mnie popierdoli z zimna. I spojrzałem na komórkę, a komórka odnotowała 3 stopnie na plusie. Spadek 15 stopni prawie. W ciągu kilku godzin. Organizmy nasze nawet palce mi zmarzły. Zimno mi było w paluszki. Niech mnie ktoś przytłoczy. No. No to taka pogadanka też przy okazji, tak jak w tytule zresztą, podsumowania politycznego tygodnia. Niektórzy youtuberzy postanowili się odseparować od polityki, nawet dobrze, w sumie niektórym to na zdrowie wyjdzie. A ja jednak muszę skomentować jedną rzecz. Dzisiaj wiadomość w internecie gruchnęła, że ten człowiek, który dokonał ostatnio protestu w postaci samospalenia się pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie, dzisiaj umarł. Zmarł w wyniku obrażeń, których doznał wskutek swojego aktu. Ja nie będę dywagować, ani opowiadać, ani oceniać, ani osądzać tego, bo chociażby dlatego, że jest to czyjaś ludzka tragedia. Mniejsza z tym, ja wysnułem taką tezę w jednych z ostatnich filmów, że gość musiał być niezrównoważony psychicznie lub mieć jakieś issue, w sensie jakiś problem z psychiką, bo naprawdę nie wiem, może się mylę, może nigdy nie byłem w takiej sytuacji, może po prostu tego nie rozumiem, więc wybaczcie mi, ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś chce zamanifestować swój protest, to jedną z ostatnich rzeczy robi, którą robi, to się zabija się. A na pewno ostatnią z rzeczy, którą robi, to zabija się w tak okrutny sposób, jak samo pospalenie się. No. To jest jedna z najokrutniejszych rodzajów śmierci, najbardziej bolesna. No i że niby, że ten człowiek napisał manifest, dobrze. Wiecie, czym ja się martwię? Naprawdę się martwię. Jedną rzeczą. Nieważne, czy ten człowiek był zdrowy na umyśle, czy nie. Czy dokonał tego aktu w jakimś szale, w desperacji, czy był naćpany, czy... To naprawdę nie ma znaczenia i nie będę teraz tego oceniał, bo byłoby to zwykłym skurwysyństwem w tej chwili analizowanie tego w ten sposób. Z mojej strony, ja to tak uważam. Mnie martwi o wiele bardziej inna rzecz. Zauważyłem, że wszystkie jednostki roponośne w postaci Krystyny Jandy, Jerzego Sztura, portali w postaci Sok z Buraka i tak dalej, czyli tych wszystkich kodowców, tych obrońców demokracji, tej całej kurwa śmietanki, która próbuje rozpierdolić to państwo do reszty, w tej chwili grzeje tym tematem. Zrobili sobie męczennika, mają męczennika i śmierć tragiczną tego człowieka będą teraz wykorzystywać dokładnie tak samo, jak PiS wykorzystuje kurwa jebaną tragedię smoleńską. Przepraszam za jebaną. Bo w tej chwili nawet dywagowanie, czy był to zamach, czy zwykła, jakby mogła być zwykła, czy to był zamach, czy katastrofa, nie ma najmniejszego znaczenia w obliczu śmierci 100 paru osób, w większości członków czyichś rodzin. Już pomijam to, że elity rządzącej tego kraju i dzięki czemu kraj został bezbronny na kilka ładnych tygodni, tak naprawdę. No, ale partia sobie wtedy przywłaszczyła tragedię i urządza miesięcznice smoleńskie, to teraz KOD i cała reszta nowoczesnych, kurwa, to w ogóle partia, nie, nazwa nowoczesna dla tych ludzi to jest jakiś kiepski żart w ogóle, ale dla tych wszystkich nowoczesnych i tak dalej, Pichowicz i Petru i spółka, to oni sobie teraz przywłaszczą śmierć tragiczną tego człowieka. No co też miesięcznicę robić teraz pod PKN-em? Tu będzie pod Pałacem Prezydenckim, tu pod PKN-em. Nie chcę mówić, co mi się do głowy przyszło, bo jest to... No, mogłoby to być w innych okolicznościach uznane za dowcipne, ale w tych raczej by nie zostało. Natomiast nie. Teraz założę się, że będzie to wycieranie mordy tym. I powiem wam, że niestety tragiczna śmierć tego człowieka wykorzystana przez tych skurwysynów z Nowoczesnej i całej reszty. Tak, nie obawiam się używać słowa skurwysyny. Ja nie mam nic przeciwko ludziom o odmiennych poglądach politycznych. Ale ludzie w postaci Jandy czy Sztura
I nie tylko ich, ale ich wezmę na pierwszy. To są skurwysyny. O co drą mordy? Skłócają cały naród. Ta śmierć teraz, bo jest bardzo emocjonalna, będzie emocjonalnie wykorzystywana do pogłębiania niesamowitego już w tej chwili podziału między Polakami po lewej i po prawej stronie. I po środku też. Czekajcie, bo się wkurwiłem. I to naprawdę. I taka Janda... Ja nie wiem, ludzie typu ona powinni być zamknięci ze względu na demencję, bo ona ma jakiś pierdolec. Jątrzy strasznie, z jakiego powodu, że obecna władza zabrała jej 2 miliony dotacji na jej prywatny teatr, podkreślam, prywatny. Ona nie jest publiczny, jej teatr nie jest publiczną jednostką finansowaną z ministerstwa. Poprzednie rządy hojnie jej dawały milionowe dotacje. Szczerze mówiąc, nie wiem na co, ale bo naprawdę ciężko chyba w teatrze wydać milion. Zwłaszcza jeżeli się jest tam jedynym aktorem, czyli panią Krysią Jandą, która głównie gra monodramy. Zabrali jej to drze mordę. Sztur też drze mordę, bo mu zabrali. Cała reszta też drze mordę, bo im zabrali. Sędziowie drą mordy, bo im pozabierali. Byli ubecy, emerytowani, tak zwani milicjanci, drą mordy, bo im zabrali. To są ci wszyscy ludzie, którzy cały czas wychodzą, próbują wyjść na ulicę, cały czas wykorzystują młodych, naiwnych ludzi, tak naprawdę, tak jak teraz tych pierdolonych lekarzy rezydentów, nie obawiam się słowa pierdolony, dzieci z bogatych domów lekarskich tak naprawdę, które na osiemnastki dostawały drogie samochody i z uśmiechem na twarzy robią sobie selfie, że głodują. No strasznie głodują. Ja nie wiem. Tego nie powiem. Aż tak daleko nie pójdę, ale wiecie co? To jest banda skurwysynów. Po stronie pisowskiej, rządzącej partii obecnie też, to jest banda skurwysynów. Bo nie da się ich inaczej określić. Hanna Gronkiewicz-Waltz napierdoliła afer, niby komisję powołali, nie stawiła się i nikt jej nic nie zrobił. Na kant pizdy mogą jej naskoczyć. I zresztą nie mają nawet zamiaru tego robić. Bo chronią się nawzajem. Bo połowa towarzystwa siedzącego w komisji weryfikacyjnej miała swój udział, kurwa, w prywatyzacji tych kamienic w Warszawie tak naprawdę. Świętych tam nie ma. Ja sobie pokrzyczę trochę. Gadałem sobie dzisiaj z Jasminą. Jasmina mi powiedziała, że ona nie chce o tym rozmawiać, bo się odseparowała od polityki. W sumie słusznie. Zresztą sama przyznała, że przez to stała się szczęśliwsza i przestała się kłócić z otoczeniem. A ja jakoś od czasu do czasu muszę sobie pokrzyczeć, bo nie mieszkam już w Polsce tyle lat, ale jak patrzę na to, jak pięknie od środka was rozpierdalają, to mi się płakać chce. A 3/4 polskich obywateli się daje na to, kurwa, nabierać. Hasła patriotyczne. W dupie, kurwa. Wykorzystują waszą naiwność i wasze przywiązanie do tradycji. Żeby sobie robić własne, kurwa, geszefty na lewo i prawo. A na końcu, szanowni, już tak, skolonizowali was Ukraińcami, za chwilę przywiozą 3 miliony, kurwa, hasydów z Izraela i dopiero będziecie mieli jazdę. Się skończy. Dobra, koniec, bo dzieci oglądają. Chcę tylko na koniec powiedzieć. Martwi mnie to, bo już widzę niestety tragedia człowieka, który dokonał tego dla mnie osobiście przerażającego aktu samobójczego w postaci samospalenia. Będzie wykorzystana niestety jako martyrologiczny mit i będzie tym wycierany każdy, kurwa, jeden brud kont internetu i nie tylko. A za tym wszystkim pewnie stoi tragedia jakiejś rodziny, która straciła swojego bliskiego. Dobra, przejdźmy do optymistyczniejszych tematów, o ile takie są. Co? Gdzieś są. Zima nadchodzi. No. A ja już wszystko kupiłem sobie na ten. Na święta. W tym roku postanowiłem, pomimo mojego wyznania, moi drodzy, że sufici, my nie jesteśmy przeciwni jakichś tam rzeczom, ale postanowiłem wrócić do polskiej tradycji, której nie miałem od kilku lat. Kupiłem sobie choinkę, kupiłem sobie już bombki, kupiłem sobie drugie bombki i teraz sobie jeszcze kupię lampki. A takie chcę sobie kupić ładne, ciemno-niebieskie lampki, żeby był taki nastrój w pokoju, jak będzie ta świetna. Nie, żeby nie było takie jaskrawo. Ma być tak przytłumione światełko. Chcę mieć w tym roku choinkę w to.
się w ogóle chyba starzeję, wam powiem. Dzisiaj wracałem z pracy i miałem zaproszenia 3, bo jest niedziela, na imprezy, tam, tu do pubu, żebym wpadł, tu żebym wpadł do znajomych na domówkę, tu żebym do klubu szedł. Zdecyduję, jak będę w domu. Przyjechałem do domu. Właściwie prawie miałem iść się kąpać, ubierać i wychodzić. Tak spojrzałem na Hiltona, który jest tak grzecznie leżał na kanapie, ogonek mu nachodził, pyk, pyk, pyk. Włączyłem sobie na chwilę laptopka. Patrzę, tam mi się w podpowiedziach w ogóle wyświetliło. O, Jasmina przecież ma ostatnio nagrane 3 nowe filmy, których nie oglądałem jeszcze. Każdy z po 2,5 godziny. To dzisiaj robimy wieczór z Jasminą. I do Hiltona. Hilton, siedzimy w domu. Napisałem do znajomych, że nie przyjdę, niestety źle się czuję. Skłamałem. Czułem się bardzo dobrze. Przebierając się w dres i piżamkę, znaczy w dres i w papucie. No, potem wyprowadziłem psa, potem jak wróciłem, to położyłem się na chwilę, dosłownie na chwilę. Pies się położył w nogach, więc mnie uspał. Obudziłem się niedawno. Czuję się dobrze. Właśnie teraz skończę nagrywać, wrzucę to nagranie, żeby się wgrywało, żebyście na rano mieli. Ja sobie zapalę spokojnie papierosa. Całkiem spokojnie wypiję trzecią kawę. Nie, na kawę nie piję, ale piwo piję. I zacznę tą pizzę robić, upieko. Ja myślę, że w godzinę się wyrobię. Może nawet ten schab, który kupiłem, zrobię jeszcze dzisiaj. Obiecałem Danemu, że bo Danego nie ma, jest u rodziców na weekendzie, więc w domu jesteśmy puści sami. A puszczę sobie właśnie Jasminę w tle. Jasmina sobie będzie opowiadać historię, jak zamordowano Versace'ego i w ogóle. Albo ten odcinek będę oglądał za chwilę. Znaczy słuchał, nie oglądał, słuchał. I w tym czasie będę sobie gotował i robił w kuchni różne rzeczy. A jak się skończę, a jeszcze będę żywy, no to sobie puszczę kolejny. Bo jest co słuchać u Jasminki. Polecam gorąco Jasmina stanowo.com. Bardzo ciekawe kryminalne opowieści, nie tylko. I sobie wgram to i będę pomału robić. A właśnie, Danemu obiecałem zrobić, bo w zeszłym tygodniu był schab nadziewany kiełbasą. Taka pieczeń schabowa z kiełbasą w środku. Się kroi takie kółko w środku. W tym tygodniu zrobię z marchewką. Miałem zrobić z suszonymi śliwkami, ale już mi się nie chciało wysiadać po drodze do polskiego sklepu na Artingtonie. Który polecam gorąco. Jest taki sklep przy Six Ways, nazywa się Jarmark. Polski sklep po prostu wypasiony z tyloma rzeczami, że tak myślałem właśnie, a może zrobię z grzybami. Suszone grzyby się namacza, też się robi dziurę w schabie, się wpycha tam zamiast suszonych śliwek, się wpycha suszone, namoczone grzyby. Też może być smaczne. Jeszcze takim nie próbowałem. To właśnie wymyśliłem. Bo z suszonymi śliwkami to tak, oj, uwielbiam schab ze suszonymi śliwkami, uwielbiam bardzo. To co, kochani? Misia, co tam? Co u ciebie, Hiltonio? Daj łapę. Jezu, przestraszyłem się. Wiecie, że on czasem się liże i śpi? Dlatego się chyba przestraszył, bo spał, jak się lizał. Spałeś, Misiek? Misia? Spałeś? Obudziłem cię? Tak? Budzisz garbie, kochany, obudziłem cię. Śpi już, mu staruszku. Zaraz będziemy sobie tutaj robić różne rzeczy. Będziemy dzieci Jasminy słuchać, tak? Hilton jest zahipnotyzowany głosem Jasminy. Jak tylko puszczam Jasminę, coś robię, to po prostu Hilton siedzi i patrzy w głośnik i za chwilę odpływa. Jasmina, działasz hipnotycznie. Hypnotizing mojego psa. Kochani, zapalam papieroska, kończę nagranie, wyrywam je wam. Jeszcze wam udanego poniedziałku, ja mam wolne, więc idę też przy okazji z psem, pójdę do lasu. Mam walne zebranie w loży masońskiej, więc muszę się przygotować. Żartowałem. A ciekawe, jakby to zostawił bez hasła, żartowałem, ile osób by w to uwierzyło. Pewnie wszyscy, bo wy mi ufacie. Nie mogę nadużywać zaufania waszego. Co mówię? No, że kończę. Aha, życzę wam udanego poniedziałku, żeby was nikt nie wkurwiał przy poniedziałku. Żeby tak nie wiało, żeby dachów nie zrywało tam w Centrum Zdrowia Dziecka i nie tylko. Żeby tym, co są w Anglii, nie było za zimno. No bo się zimno zrobiło, naprawdę. Ogrzewanie włączyłem na 25 stopni, słuchajcie, nastawiłem i nadal piździ. Znaczy piździ w sensie czuję takie, że tu gdzieś przemyka taki chłodny prądzik. Pewnie szczeliny pod drzwiami i oknem. Się zdarza w starym budownictwie. To co, kochani, życzę wam miłego i udanego dnia. Do zobaczenia wkrótce. Pa, pa, pozdrawiam serdecznie.